Good evening. Dobry wieczór. I'm very happy to be this evening here. Bardzo się cieszę, że mogę tego wieczoru tutaj być. I have been in Warsaw before a few times, but I had never had the occasion to visit the saints in Warsaw. Bywałem już kilka razy w Warszawie w przeszłości, ale nigdy nie miałem okazji, żeby odwiedzić świętych tutaj. It's not my first time in Poland, but it's my first time with the saints in Warsaw. Więc nie jest to mój pierwszy raz w Polsce, ale pierwszy raz spotykam się z wierzącymi w Warszawie. I bring the love and greetings of the saints from Bucharest, but also from other assemblies in Romania. Przywożę serdeczne pozdrowienia od wierzących z Rumunii, nie tylko z Bukaresztu, ale też z innych zgromadzeń. This evening I have something on my heart to speak about a call that God has for His children. Mam na sercu, aby dzisiaj mówić o wezwaniu, które Bóg ma wobec swoich dzieci. There are two big calls in the scripture. Są dwa główne wezwania czy powołania w Słowie Bożym. There is a call for the people who don't know Christ, for the unbelievers. Jest to wezwanie wobec ludzi, którzy nie znają Chrystusa, wobec niewierzących. But then I think there is a call also for the ones who know Christ, for the believers. Ale też Bóg wzywa i wierzących, którzy już znają Chrystusa. So I'd like to read first two verses to show these two calls. Chciałbym najpierw przeczytać dwa wersety, które pokazują te wezwania. First in the Gospel of Matthew, chapter 11. Najpierw Ewangelii Mateusza, rozdział 11. Matthew chapter 11. Mateusza 11 rozdział. Verse 28, please. 28? Yeah, the first part. I'll give you the entire verse, yeah? 28 wiersz. Mateusza 11, 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. This is the Lord Jesus talking. Tutaj mówi Pan Jezus. And probably you heard this verse before, if you were in a meeting where the gospel was shared. Prawdopodobnie słyszeliście już ten wiersz, jeśli byliście w pomieszczeniu, budynku, gdzie była głoszona Ewangelia. Once I was like this in my life, with a heart that was heavy laden. Kiedyś ja byłem w takiej sytuacji w życiu, że moje serce było obciążone. And I'm thankful to the Lord Jesus that He took away that burden. I jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że wziął to jarzmo, ten ciężar. And without merit, I have eternal life and I have a sure future with Him in glory. I teraz mam życie wieczne i mam pewną przyszłość z Nim w chwale. But my desire is to speak up another call tonight, and I would like to turn in Matthew 16, in the same gospel, chapter 16. Ale moim pragnieniem jest mówić o innym wezwaniu w Ewangelii Mateusza 16 rozdział. Wiersz 24. Mateusza 16, 24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. You see already the difference? The first call is come to me. Widzimy już od razu różnicę. Pierwsze wezwanie było: pójdźcie do mnie. And here there is another call: come after me. A tutaj wezwanie brzmi: pójdźcie za mną. So that means that the Lord Jesus calls people to Him to give them eternal life. A więc Pan Jezus woła ludzi, aby dać im życie wieczne. But as soon as they have eternal life, all believers should follow Christ. Ale jeśli mamy już życie wieczne, to jako wierzący wszyscy powinniśmy podążać za Panem, za Chrystusem. This is a call to discipleship. To jest wezwanie do uczniostwa. A discipleship is very simple, a student. Uczniostwo oznacza nic innego jak bycie uczniem. I'm very happy when I see young people, so I see many young people here, probably still in school, I don't know. Bardzo się cieszę, że widzę tutaj młodych ludzi, prawdopodobnie wciąż są w szkołach, tak mi się wydaje. I used to like some of my teachers, others I didn't like. Niektórych swoich nauczycieli lubiałem, niektórych mniej. Until 8 years ago I was also a teacher. 8 lat temu skończyłem pracę jako nauczyciel, sam byłem nauczycielem. So when I started teaching, I had something in my mind. I said, I'm gonna do the following. Kiedy rozpocząłem nauczanie, to miałem na sercu taką myśl: zrobię tak. I'll think about all the teachers that made me suffer as a teenager.
Pomyślę o tych wszystkich nauczycielach, przez których cierpiałem jako nastolatek. And I'll do exactly the opposite of what they did. I będę robił dokładnie na odwrót jak oni. Obviously I had the help of the Lord also. Oczywiście miałem też pomoc od Pana wtedy. But I think because of him I did a good job. Kids didn't hate me. Ale myślę, że dzięki niemu wykonałem dobrą robotę. Dzieci nie nienawidziły mnie. We are not called to learn from a human or actually from a normal teacher. My nie jesteśmy wzywani do tego, aby uczyć się od zwykłego, jakiegoś zwykłego nauczyciela. We are called to learn and to follow the best teacher. Jesteśmy wezwani, aby uczyć się i podążać za najlepszym nauczycielem. The Lord Jesus Christ. Panem Jezusem Chrystusem. Now I'm going to tell you a personal observation. Opowiem wam taką osobistą obserwację. Unfortunately, in the people of God, there are not many who are answering to this call. Niestety, pośród ludu Bożego niewielu jest takich, którzy podążają za tym wezwaniem. I know children of God, young, mature and old, who are not happy Christians. Znam dzieci Boże, które są już dorosłe, dojrzałe i nie są szczęśliwymi chrześcijanami. And the main reason that they are not happy Christians, i głównym powodem, dlaczego są nieszczęśliwymi chrześcijanami, is that they are not following Christ as his disciples. Ponieważ nie podążają za Panem Jezusem jako uczniowie. I forgot to say something important. Zapomniałem też powiedzieć coś ważnego. If you have questions, jeśli macie jakieś pytania, while you listening to what I'm saying, podczas słuchania co mówię, you have two options. Macie dwie opcje. You can stop me and ask me the question. Możecie mnie zatrzymać i zadać pytanie. I don't understand this. Powiedzieć nie rozumiem tego. Or you can do this, you can write the question. Albo możecie zapisać sobie pytanie. And I understand we have a break, yeah? Yes. Another break, I'll look up through the questions and we will answer the questions. I w czasie przerwy spojrzę na te pytania i później odpowiem. But feel free to interrupt me. Ale czujcie się swobodnie, żeby mi przerwać. For me it's not something unusual. Dla mnie to nie jest nic nadzwyczajnego. Okay, don't think that people usually interrupt me, but I am in studies like this where they can interrupt me. Ja myślę, że zazwyczaj się tak dzieje, że ludzie mi przeszkadzają, gdy mówię, ale też bywam na takich rozważaniach, kiedy po prostu sobie przerywamy. Yeah, so feel free. I don't understand this. Can you explain again or yeah? Czujcie się swobodnie powiedzieć, nie rozumiem tego i tak dalej. Now, discipleship has conditions. Uczniostwo ma pewne warunki. And this is what I will try to do. When do we have the break? After 1 hour, so 7:30. We started at 11. You see, the clock is never my friend. Zegar nie jest nigdy moim przyjacielem. Yeah, so I'll try to first bring these conditions as quickly as I can, because I understand at 7 we take a break. Yeah. Postaram się szybko teraz przedstawić te warunki bycia uczniem. And then after the break, I will try to speak about tests of discipleship. A po przerwie postaram się powiedzieć coś na temat egzaminu bycia uczniem. I will not give you any test. Nie dam wam tego testu. The tests are already written in the scripture. Te testy, te egzaminy są już spisane w Słowie Bożym. We will just look at them. Tylko spojrzymy na nie. Because if a person says I want to be a disciple. Ponieważ jeśli ktoś mówi, chce być uczniem, first he needs to understand that discipleship is conditional. Po pierwsze musi zrozumieć, że uczniostwo jest warunkowe. Salvation is not conditional. Zbawienie nie jest warunkowe. It's by grace. Jest przez łaskę. The Lord Jesus Christ went into the judgment of God and gives us freely eternal life. Pan Jezus Chrystus poszedł dobrowolnie na sąd Boży i dał nam darmowe życie wieczne, za darmo życie wieczne. But you'll see that when he had a great multitude before him, ale gdy widzimy, że wielki tłum jest przed nim, he clearly set out these conditions before them. On jasno wypunktował pewne warunki przed nimi. So let's turn to the Gospel of Luke. Przejdźmy do Ewangelii Łukasza. Luke chapter 14. Rozdział 14. To look at some of these conditions.
aby spojrzeć na niektóre z tych warunków. Luke 14, I'll ask Jonas, please read from verse 25 to verse 35, the entire passage. Łukasza 14, 25 do końca. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc budować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na dokończenie? Aby gdy położy już fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. So, probably you observed one expression that repeats itself. He cannot be my disciple. Prawdopodobnie zauważyliście pewne wyrażenie, które powtarza się cały czas. Nie może być uczniem moim. In verse 25 we see a great multitude before the Lord Jesus. W 25 wierszu widzimy wielki tłum przed Panem Jezusem. And now in verse 26 we have the first condition. I w 26 wierszu mamy pierwszy warunek. First I will mention the condition and then try to explain it. Najpierw go wymienię, a później postaram się go wytłumaczyć. So in order to be a disciple of Christ, condition number one is this: supreme love for Christ. Więc pierwszy warunek, aby być uczniem Pana Jezusa, to jest taki: największa miłość do Pana Jezusa, ta pierwsza miłość ma należeć do Niego. I'll be shorter. Two words: Christ first. Będę krótszy, powiem to krócej. Chrystus ma być pierwszy. Christ first in my affections. Chrystus ma być pierwszy, jeśli chodzi o moje uczucia. I have to confess that many years I did not understand verse 26. Muszę wyznać, że przez wiele lat nie rozumiałem tego wiersza 26. I'm not sure I understand it very well tonight also. Nie myślę, że dzisiaj go bardzo dobrze rozumiem. But I will try to say what I believe it means. Ale postaram się powiedzieć to, co ja myślę, że on oznacza. What is surprising is that the Lord Jesus speaks about hate. Co jest zaskakujące, jest to, że Pan Jezus mówi o nienawiści. He says, if any man come to me and then hate not. Jeśli ktokolwiek przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści. And then there is a list with people that are the closest in our lives. I później wymienia listę osób, które są najbliższe naszemu życiu. Father. Ojciec. Mother. Matka. Wife. Żona. I forgot to tell you I'm here with my wife. Zapomniałem powiedzieć, że jestem tu ze swoją żoną. She understands a bit of English. Ona troszkę rozumie po angielsku. So I will have to tell her afterwards what I preached. Więc po wykładzie będę musiał jej powiedzieć, o czym mówiłem. Le-am zis că tu știi puțină engleză și o să trebuiască să-ți predic din nou mesajul ăsta după aceea. So, he says wife, children, brethren, sister. Żony, dzieci, braci, siostry. So these are people, the closest people in our life. To są najbliżsi ludzie w naszym życiu. So the idea is this: the claim of Christ on my life. Roszczenia Pana w moim życiu. The claim. The claim. The first. The sentence before. Roszczenia, claims. No, the sentence before. I don't have translators that put me in difficulties usually, but he does now. What? Well, okay. Could you say the whole sentence once again? Yes. No, I said a list with the closest in the family. Yeah. And then I said the claims of Christ. Więc roszczenia Chrystusa wobec nas. In comparison
For example, if Christ says, I have to be first, na przykład, jeśli Chrystus mówi, ja mam być pierwszy, and then I have a very strong affection for my mom. A ja mam bardzo silne uczucie wobec mojej mamy. Boys usually have strong affections for their mom. Chłopcy przeważnie mają silne uczucia wobec swoich matek. All their life. Przez całe swoje życie. And if the Lord Jesus says, okay, I am first, and your mom is not second. I see. Yes. I jeśli teraz... if Christ says, I have to be first for you. I teraz Chrystus mówi, ja muszę być pierwszy w twoim życiu. And then I say, okay, and my mom is second. A ja mówię, a moja matka druga. The Lord Jesus says, no. Pan Jezus mówi, nie. She doesn't even come close to my claims. It's like you hate her. You disregard completely that relationship. To oznacza, że ona nawet... In comparison with my claim on you. W porównaniu do moich roszczeń do ciebie, matka nawet nie zbliża się do drugiego miejsca. To tak jakbyś ją nienawidził, jakbyś kompletnie ją odrzucił. So you see, when this great multitude hears this first condition, więc możemy sobie wyobrazić, że kiedy ten wielki tłum słyszy ten pierwszy warunek, really, people will consider carefully. Wow, this is something serious here. Ludzie zaczną się zastanawiać, o, to jest coś poważnego tutaj. Because you know, sometimes the gospel is preached like a fire escape from a building that is burning. Ponieważ czasami zbawienie czy nawrócenie jest przedstawiane jako taki obraz ucieczki z płonącego budynku. And people don't hear about the claim of Christ on our lives. I ludzie nie słyszą o roszczeniach Chrystusa co do naszego życia. They say, oh, I get the ticket for heaven. Mówią, o, dostaję bilet do nieba. And now I can do whatever I want. I teraz mogę czynić co chcę. And the New Testament doesn't say at all that. Nowy Testament wcale nic takiego nie mówi. Whoever comes to Christ, ktokolwiek przychodzi do Chrystusa, and now something important, and wants to have a happy life on earth. I teraz ważna rzecz, i chce wieść szczęśliwe życie na tej ziemi. I didn't say easy. Nie powiedziałem łatwe życie. Happy. Szczęśliwe. In difficulties, w trudnościach, you have to follow Christ. Musimy podążać za Chrystusem. And I don't put the conditions of following him. I ja nie stawiam warunków co do podążania za nim. And here is very clear in verse 26, if you love your mom more than me, you cannot be my disciple. I w 26 wierszu jest bardzo jasno powiedziane, jeśli kochasz swoją mamę bardziej niż mnie, nie możesz być moim uczniem. Why is important that our affections are for Christ? Dlaczego jest to takie ważne, aby nasze uczucia były skierowane do Chrystusa? Because as you will see, tests will come in our lives. Ponieważ jak zobaczymy, pojawiają się testy w naszym życiu. I know people who started to follow Christ. Znam ludzi, którzy rozpoczęli podążanie za Chrystusem. But after a while, they gave up. Ale po jakimś czasie poddali się. They remain also children of God. Oczywiście zostają dziećmi Bożymi. But they say, "Wow, the conditions of discipleship are too difficult for me." Ale mówią, te warunki uczniostwa są zbyt trudne dla mnie. We will see that the Lord Jesus doesn't only give conditions for discipleship. Zobaczymy, że Pan Jezus nie tylko warunki daje co do uczniostwa. But he gives also the grace to accomplish these conditions. Ale daje również łaskę, aby móc wypełnić te warunki. I don't follow Christ because I am afraid of him. Nie podążam za Chrystusem, ponieważ się go boję. I follow Christ because he loves me. Podążam za nim, naśladuję go, ponieważ on mnie kocha. Because he gave his life for me. Ponieważ dał za mnie swoje życie. Without him, I will be lost forever. Bez niego byłbym zgubiony na wieki. So if he paid for my life, that means my life belongs to him. Więc jeśli on zapłacił za moje życie, to znaczy, że moje życie należy do niego. And whoever will pick up this call, i ktokolwiek przyjmie to wezwanie, will experience indeed a happy Christian life. Doświadczy rzeczywiście szczęśliwego chrześcijańskiego życia. Many young people in Romania are not having a happy Christian life. Wiele młodych ludzi w Rumunii nie ma szczęśliwego chrześcijańskiego życia. They receive the Lord Jesus Christ. Przyjmują Pana Jezusa Chrystusa. They come to the meeting.
Przychodzą na spotkania. They read the scripture. Czytają pismo. Sometimes. Niekiedy. But they are not determined to be disciples and faithful followers of Christ. Ale nie są zdecydowani, aby być uczniami i wiernymi naśladowcami Chrystusa. And they get in all kind of problems. I wpadają w różnego rodzaju kłopoty. Because Christ is not their teacher. Ponieważ Chrystus nie jest ich nauczycielem. Is not their master. Nie jest ich mistrzem. It's their ideas and their mind and their own will who leads their life. Ich własne wyobrażenia w ich głowie i ich własne uczucia kierują ich życiem. Now the second condition. Drugi warunek. We have in verse 27. Mamy go w 27 wierszu. Here, whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. What does it mean? Now the second condition, I will say first the condition and then explain it. Przy tym drugim warunku najpierw opowiem coś, najpierw go wymienię, a później coś o nim opowiem. Willingness to accept the path of rejection. Chęć przyjęcia ścieżki odrzucenia, drogi odrzucenia. This word rejection is not an easy word. To słowo odrzucenie nie jest łatwym słowem. No one wants to be rejected. Nikt nie chce być odrzucony. If you are at school, yeah, you want to be among the popular people. Jeśli jesteście w szkole, to chcecie być tymi popularnymi. If you are at the workplace, you want to be accepted by your colleagues. Jeśli jesteście na swoim miejscu pracy, chcecie być zaakceptowani przez swoich kolegów. No one loves to be rejected. Nikt nie kocha, nie lubi być odrzuconym. But this is exactly the second condition. Ale dokładnie jest taki drugi warunek. Because bearing your cross is not the Lord Jesus' cross. It's not the cross of Christ. Dźwigać krzyż to nie oznacza tego krzyża od Pana Jezusa. Dźwigać. The Lord Jesus says that you have to bear your own cross. Pan Jezus mówi, że masz dźwigać swój własny krzyż. So I will start like this. What was the last thing that the Lord received from the world? Jaka była ostatnia rzecz, którą Pan Jezus otrzymał od tego świata? The answer is very simple. Odpowiedź jest bardzo prosta. The cross. Krzyż. Pilate took him out. Piłat wyprowadził go. And he said, here is the man. I powiedział, oto człowiek. What shouted the crowd? Co krzyczeli ludzie? We don't want him. Nie chcemy go. That's the supreme rejection from the world. To jest zupełne odrzucenie przez świat. Not only we don't want him, crucify him. Nie tylko, że go nie chcemy, ukrzyżuj go. So the cross is the strongest expression of the Lord Jesus' rejection. A więc krzyż jest najsilniejszym wyrazem odrzucenia Pana Jezusa. Now, I would like to read a verse. Chciałbym przeczytać wiersz. To see how this applies to us. Abyśmy zobaczyli, jak to się odnosi do nas. Because if I want to be faithful to Christ, ponieważ jeśli chcę być wierny Chrystusowi, if I want to follow Christ, jeśli chcę za Nim podążać, what will happen to me? Co się stanie ze mną? The same that happened to him. To samo, co się stało z Nim. If a believer doesn't know something of this rejection, jeśli wierzący nie zna choć odrobiny tego odrzucenia, that means he made a compromise in the conditions of discipleship. To oznacza, że poczynił pewne kompromisy odnośnie uczniostwa. Now let's read 2 Timothy chapter 3 verse 12. I hope that this is the verse. Przeczytajmy 2 Tymoteusza 3:12. Prawdopodobnie to jest ten wiersz. To Timothy. Yes. Verse 12. All that will live godly in Christ shall suffer persecution. Yeah. 2 Tymoteusza 3:12. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. It says clearly here, all. Tutaj jest jasno napisane, wszyscy. All that will live godly in Christ. That is, all that will follow Christ. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, czyli wszyscy, którzy za Nim podążają. Will suffer. Będą cierpieć. And now I have a question. I teraz mam pytanie. In what year is this verse correct?
Only 2000 years ago, when Christians were martyred. W którym roku ten wiersz był aktualny? Czy tylko 2000 lat temu, kiedy chrześcijanie byli prześladowani? I see no year here. Nie widzę tutaj żadnego roku napisanego. So the words of the Lord Jesus are for every single one of us who want to be faithful to Him. A więc te słowa odnoszą się do każdego z nas, którzy chcą naśladować Pana Jezusa. And as I said at the beginning, we don't like rejection. I tak jak na początku powiedziałem, nikt nie lubi odrzucenia. But if we follow Christ faithfully, ale gdy podążamy wiernie za Chrystusem, this rejection will be followed by something in our lives. Te odrzucenie, po tym odrzuceniu coś nastąpi w naszym życiu. It doesn't come by only rejection. To nie skończy się tylko na tym odrzuceniu. The Lord Jesus will give us joy and power to go through these kind of moments. Pan Jezus da nam siłę i radość, aby przejść przez te ciężkie chwile. This is an experience that every faithful disciple will have. To jest doświadczenie, które każdy wierny uczeń musi przejść. He will be rejected in a certain degree. W pewnym stopniu będzie odrzucony. But he will receive also joy from the Lord Jesus to be able to continue. Ale otrzyma też radość od Pana Jezusa, aby był w stanie kontynuować. So now, starting with me, we have to ask ourselves a question. Więc teraz zaczynając od nas samych, musimy sobie zadać pytanie. Do I experience rejection in my life? Czy doświadczam odrzucenia w swoim życiu? I'm not saying that we should seek for rejection. Nie chodzi mi o to, że mamy szukać teraz odrzucenia. But if I follow Christ, ale jeśli naśladuję Chrystusa, this rejection will come in a measure. Te odrzucenie nadejdzie w pewnym stopniu. So may He give us the grace to accept also this second condition. Oby Pan dał łaski, abyśmy mogli też przyjąć i ten drugi warunek. I need to be willing to accept this path of rejection. Muszę być chętny, muszę chcieć przyjąć tą ścieżkę odrzucenia. Now the third condition. Trzeci warunek. It's in verses 28, 29 and 30. Jest w wierszach 28 do 30. See, there is a man here who builds a tower. Mamy tutaj obraz człowieka, który buduje wieżę. But he started. Rozpoczął. And never finished. Ale nie skończył. Have you seen houses who are started and never finished? Probably when you travel, have you seen a house he started and you could see that no one touched it for years. Gdy podróżujemy, możemy zauważać takie domy, które ktoś rozpoczął budować, ale widać, że już są przez lata porzucone. What do people think of someone who starts building and never finishes? Co ludzie myślą o kimś takim, który rozpoczyna budowę, ale nie kończy jej nigdy? Usually they laugh on such people. Przeważnie śmieją się z takiej osoby. That means that the third condition is the following. To oznacza, że trzeci warunek jest następujący. A disciple has a lifelong commitment to Christ. Uczeń ma jakby przez całe swoje życie jest oddany Chrystusowi. Jest tak. Oddany na całe swoje życie. Oddany na całe swoje życie. I cannot start following Christ and stop after a month. Nie mogę zacząć naśladować Chrystusa i skończyć po miesiącu. The pillar in the scripture speaks always of testimony. Filar w Słowie Bożym zawsze mówi o świadectwie. Probably at school your colleagues know you are Christians. Prawdopodobnie w waszych szkołach wasi koledzy czy koleżanki wiedzą, że jesteście chrześcijanami. They know you going to the meeting, to the church, they know you reading the Bible, they know you following Christ. Wiecie, że chodzicie na zgromadzenia, że czytacie Słowo Boże, że naśladujecie Chrystusa. So imagine what they will think when they will see you not doing these things anymore. Więc wyobraźcie sobie, co pomyślą, kiedy nagle przestaniecie te rzeczy robić. They will laugh. Będą się śmiać. They will say, oh, the Christian with the Bible. Powiedzą, a ten chrześcijanin z Biblią. He's not reading his Bible anymore. Już nie czyta swojej Biblii. Or he doesn't go to the meeting anymore. Już nie chodzi na zgromadzenia. He doesn't follow Christ anymore. Już nie naśladuje Chrystusa. The discipleship is not for a month or for 10 years. Uczniostwo to nie jest na miesiąc ani na 10 lat. The discipleship is for the entire life. Uczniostwo jest na całe życie. It's not like a sprint of 100 meters. To nie jest sprint na 100 metrów. It's like a help me. Very good.
To jest jak maraton. Yeah, marathon is very difficult. Maraton jest bardzo trudny. I never run one. Nigdy nie biegłem w maratonie. And I don't think I will. I nie wydaje mi się, żebym kiedyś biegł. But imagine 42 kilometers. Ale wyobraźcie sobie 42 kilometry. You need to save your energy for every kilometer. Musimy oszczędzać energię na każdy kilometr. Your goal is to reach the final. Naszym celem jest to, aby osiągnąć metę. You cannot start. Nie możemy zacząć. And then stop and say, oh, I'm tired. Potem przestać i powiedzieć, a zmęczyłem się. You will make a fool of yourself. Zrobimy z siebie niemądrych ludzi. It's the same with the discipleship. Tak samo jest z uczniostwem. We cannot say, we following Christ faithfully. Nie możemy powiedzieć, chcę, czy naśladuję Chrystusa wiernie. And then, oh, this is too difficult. A potem powiedzieć, no to jest zbyt trudne. Let's read a verse in Hebrews 12 to see that it's a verse there who speaks about this marathon. Przeczytajmy wiersz Hebrajczyków 12, który mówi o tym maratonie. Hebrews 12. In the middle of verse 1, yeah? Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience. Wiersz pierwszy 12 rozdziału Hebrajczyków od połowy. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Here there are two obstacles that can hinder us in running the race of discipleship. Mamy tutaj dwie przeszkody, które mogą nam przeszkodzić, utrudniać bieg uczniostwa. First obstacle, he says, it's a weight, something heavy. Pierwsza przeszkoda to ciężar, coś, co nam ciąży. Imagine I'll tell Jonas, please, you have to run this marathon. Wyobraźcie sobie, że powiem Jonaszowi, Jonasz, biegnij maraton. But then I'll give him a backpack with 20 kilos in his back. Ale dam mu na plecy plecak z 20 kilogramami w środku. And I'll say, good boy, keep going now. I powiem mu, biegnij, powodzenia. It's not possible. Nie jest to możliwe. What is this weight? Co to jest ten ciężar? It's not sin. To nie grzech. I'll give you an example. Podam przykład. A heavy schedule can be a weight. Trudny czy wypełniony harmonogram może być takim ciężarem. A heavy schedule that I make. Taki trudny harmonogram, który sam tworzę. I know people that don't have only a job. Znam ludzi, którzy nie mają własnej pracy. They have two, nie mają, nie mają jednej pracy, mają dwie lub trzy. And at one point one of my brothers in Bucharest told me, he picked up his phone and said, oh, one of my four masters is calling me. Pewnego dnia jeden z braci w Bukareszcie wyciągnął telefon i powiedział, o, jeden z moich czterech szefów dzwoni, czy mistrzów. So, if my schedule is extremely busy, I will not be able to run properly. Więc jeśli mój harmonogram jest zawsze wypełniony po brzegi, nigdy nie będę w stanie biec odpowiednio. And then we will ask ourselves this question also, what is the weight in my life today? Spytajmy siebie samych, co jest dla mnie ciężarem dzisiaj. What is the thing that is not a sin, but makes me following Christ with difficulty? Co? Jaka jest rzecz w moim życiu, która nie jest grzechem, ale sprawia mi trudność, aby biec tym biegiem za Chrystusem? And we have to be honest before the Lord Jesus Christ. I musimy być szczerymi przed Panem Jezusem. He knows. On wie. We can even ask him, Lord Jesus, what is the weight in my backpack that doesn't allow me to run? Możemy go nawet spytać, Panie Jezu, co jest tym ciężarem w moim plecaku, który przeszkadza mi w tym biegu? But then there is the second obstacle. Ale jest też druga przeszkoda. And that is sin. I to jest grzech. This is more than the weight. To jest coś więcej niż ciężar. This is something that interrupts my communion with Christ. To jest coś, co zakłóca moją społeczność z Chrystusem. Someone said that we need to keep a short accountability of our sins. Ktoś kiedyś powiedział, że musimy utrzymywać taką krótką odpowiedzialność odnośnie grzechu. We should not allow sins pile up in our life. Nie powinniśmy pozwalać, aby grzech się
kumulował w naszym życiu. And then we remember Saturday night. I wtedy nagle przypominamy sobie w sobotni wieczór. And we quickly say, oh wow, my week is full of sins. Now I have to confess them all. I mówimy w sobotni wieczór, a mój tydzień był tak pełny grzechów i teraz muszę je wszystkie wyznać. Because tomorrow morning I will be at the Lord's table and I cannot go like that. Then. Ponieważ jutro rano będę przy stole pańskim i nie mogę iść w tym stanie. Let's not wait until Saturday evening. Nie czekajmy do sobotniego wieczoru. Let's do an observation of the day before we go to sleep. Czynimy taki przegląd dnia, zanim położymy się spać. And confess to the Lord Jesus what was not really according to His will. I wyznawajmy Panu Jezusowi, co nie było w zgodzie z Jego wolą. In this way, this running will be better for each one of us. I wtedy ten bieg będzie łatwiejszy dla każdego z nas. Now, the fourth condition in this passage. Czwarty warunek w tym urywku. It's a true estimation or a true evaluation of the enemy's power. To prawdziwa ocena mocy wroga. You see, we have two kings here. Mamy dwóch królów. One with 10,000 and one with 20,000. Jeden z 10,000, a drugi z 20,000. And the one with 10,000, the weaker one, i ten słabszy z 10,000, needs to evaluate carefully the power of his enemy. Musi ostrożnie wycenić, jaka jest moc, ocenić, jaka jest moc wroga. I hope all of us know who's our enemy. Mam nadzieję, że każdy z nas wie, kto jest naszym wrogiem. I'm talking about the devil, Satan. Mówię o diable, o szatanie. A lot of people say Satan doesn't really exist. Wielu ludzi mówi, szatan w ogóle nie istnieje. He is very pleased with this thinking. He, Satan, is extremely happy when people think that of him. Szatan jest bardzo zadowolony, kiedy ludzie w ten sposób myślą. Because he can do then whatever he wants without them to realize. Bo może z nimi czynić cokolwiek chce, a oni nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Unfortunately, even among believers, children of God believe don't take in consideration this enemy. Niestety też i pośród dzieci Bożych wielu nie bierze pod uwagę tego wroga. I would like to give an example. Let's open in 2 Corinthians chapter 2. Chciałbym podać przykład z 2 Koryntian, 2 rozdział. And to ask you a question afterwards. I później zadać wam pytanie. An easy one. Proste pytanie. 2 Corinthians. You see, there is a verse. Yes. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Wiersz 11, 2 Koryntian 2:11. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. You see, the second part of this verse, we are not ignorant of his plans. Druga część tego wiersza, jego zamysły nie są nam nieznane. So if I will give you now a white paper. Jeśli dałbym wam teraz kartkę. And a pen. I długopis. Don't worry, I will not do that. Nie martwcie się, nie uczynię tego. And I'll ask you, please write down. I poprosiłbym was, zapiszcie. Some of the devices, some of the plans he's using from the scripture to destroy Christians' lives. Abyście spisali narzędzia, których szatan używa z Biblii. Narzędzia, których używa, aby zniszczyć życie chrześcijan. Paul says here, we are not ignorant. Paweł mówi tutaj, że te zamysły są nam znane. But many times my observation is that we are quite totally, fully ignorant of how he works. Ale poczyniłem takie obserwacje, że niestety niekiedy właśnie te zamysły są nam niestety nieznane. Nie jesteśmy ich świadomi. As a suggestion at home, please read Daniel chapter 1. Taka moja sugestia, w domu przeczytajcie Daniela 1. The first 8 verses. Pierwsze 8 wierszy. And try to discover by yourself in what the king of Babylon did to the young people from Israel. I spróbujcie tam zauważyć, co ten król próbował uczynić młodym ludziom z Izraela. Because you will see there the devil's plans revealed by God
about young people. Bo tam mamy przez Boga objawione te złe plany króla wobec jego ludu. We should not be afraid of him. Nie musimy się go bać. The New Testament says we should stand firmly against him. Nowy Testament mówi, że powinniśmy stać pewnie przeciwko niemu. And John has a verse that says clearly, 1 John chapter 4. I w 1 Jana 4 jest taki werset. That the one who is in us, który mówi, że ten, który jest w nas, is greater or bigger than the one that is in the world. Jest większy niż ten, który jest na świecie. Who is in us? Kto jest w nas? The Holy Spirit. Duch Święty. He is bigger than Satan. On jest większy niż szatan. The Lord Jesus Christ is bigger than Satan. Pan Jezus Chrystus jest większy niż szatan. And God our Father is bigger than Satan. I Bóg nasz Ojciec jest większy niż szatan. But in order for a young man or woman to defeat the devil, ale aby młody mężczyzna czy kobieta mógł pokonać diabła, I need to have this true evaluation of him. Muszę mieć odpowiednią ocenę jego. Not to underestimate him. Nie przeceniać go. To say, nie niedoceniać go. To say he's nothing. Mówiąc, on jest niczym. And not to overestimate him, to say he's too powerful for me. I też nie przeceniać, mówiąc, że jest dla mnie zbyt mocny. I would like to read a verse. Chciałbym przeczytać wiersz. In 1 John. W pierwszym liście Jana. It's a very, very important verse about how young people in Christ can defeat the devil. Gdzie mamy napisane, jak młodzi mogą pokonywać diabła. It's in chapter 2, verse 13. I hope pierwszy Jana 2, 13. In the middle. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. And then the verse 14 in the middle. 14 w połowie. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. You see, there is a small sentence here. The word of God remains in you. Jest tutaj takie małe słówko. Słowo Boże mieszka w was. If I know the word of God, he will not be able to deceive me. Jeśli znam Słowo Boże, to on nie będzie w stanie mnie zwieść. This summer I asked 80 young people the following question. Tego lata zadałem następujące pytanie 80 młodym ludziom. All of them go to church on Sunday. Wszyscy z nich chodzą do kościoła w niedzielę. Many of them have their Bible that morning with them. Wielu z nich miało ze sobą Biblię wtedy. And ask them the following question. I zadałem im następujące pytanie. Do you know a verse in the Bible? Czy znasz wiersz z Biblii? That forbids a young believer to marry or to be friends with an unbeliever. Który mówi, który zabrania wierzącemu, aby wstępował w związek małżeński czy przyjaźnił się z niewierzącym. So I repeat, a young believer, a Christian, powtórzę, chrześcijanin, should never get into a close relationship, a friendship or marriage with an unbeliever. Chrześcijanin, młody chrześcijanin nigdy nie powinien wchodzić w bliski związek, bliską relację, czy przyjaźń, czy małżeństwo z niewierzącą osobą. How many of those 80 do you think they told me the verse? Jak myślicie, ilu z tych 80 podało mi werset? 20. Someone? More? Less? What do you think? 70. 10. You'll be very shocked. Zero. It's extremely clear. 2 Corinthians 6:14. Jest to niezwykle jasne. You should not be unequally yoked with an unbeliever. 2 Koryntian 6. Nie chodźcie w obcym czy nierównym jarzmie z niewierzącymi. They are victims. Oni są ofiarami. They will be deceived at the easiest possible way. Zostaną zwiedzeni w najprostszy możliwy sposób. And you know why?
Wiecie czemu? Because they don't know the word of God. Ponieważ nie znają słowa Bożego. If I don't have the word in my heart to protect me against the Satan's plans. Jeśli nie mam w sobie słowa Bożego, który by mnie chronił przed planami szatana, I have no chance against him. Nie mam żadnych szans przeciwko niemu. I want to make something clear before I stop. Zanim się zatrzymam, chciałbym coś wyjaśnić. He will never be able to take me with him in hell. On nigdy nie będzie w stanie zabrać mnie ze sobą do piekła. The scripture says clearly that if I believe in the Lord Jesus Christ, Pismo mówi jasno, że jeśli wierzę w Jezusa Chrystusa, he gives me his resurrection life. On daje mi swoje zmartwychwstałe życie. And nothing can kill that resurrection life in me. I nic nie może zabić we mnie tego życia zmartwychwstałego. My eternal destiny is assured. Mój wieczny los jest zapewniony. However, as you can see, we are still on earth. Ale jak widzimy, jesteśmy wciąż na tej ziemi. There is a big chance that we'll be raptured before the break comes. Jest wielka szansa, że zostaniemy pochwyceni. But if we're still here, jeśli tutaj wciąż jesteśmy, and we go into a relationship with an unbeliever, i wejdziemy w związek z niewierzącym, the life of that believer who does this, ignoring the word of God, życie takiego wierzącego, który to czyni, ignorując Słowo Boże, will be a life of misery. Będzie nieszczęśliwym życiem. Probably you ask yourselves in your mind, how do you know that? Może zapytasz mnie w swoim sercu, skąd to wiesz? I know many families. Znam wiele rodzin. That are formed by a believer and an unbeliever. Które składają się z wierzącego i z niewierzącego. Everything started very optimistically. Wszystko zaczęło się bardzo optymistycznie. I will bring him to Christ. Przyprowadzę go do Chrystusa. Or I will bring her to Christ. Albo przyprowadzę ją do Chrystusa. Guess what happened after a few months? Zgadnijcie, co się stało po paru miesiącach. Before getting married, both of them at the meeting all the time. Przed ślubem oboje zawsze na zgromadzeniu. Everybody happy about this. What a wonderful couple. Wszyscy są szczęśliwi. Cóż za wspaniała para. Marriage comes. Nadchodzi małżeństwo. Honeymoon ends. Kończy się miesiąc miodowy. And the unbeliever disappears. I ta niewierząca strona znika. And the potential of the believer who married in that situation. I potencjał tego wierzącego, tej wierzącej strony, was lost for his life on earth. Zostało, ten potencjał został utracony, zaprzepaszczony na całe życie. There are cases when the grace of God comes in and one of the unbelieving partner is saved. Są przypadki, że Bóg wkracza w swojej łasce i ta niewierząca strona się nawraca. But that's only the grace of God. Ale to jest tylko łaska Boża. I cannot go intentionally against the word of God and expect to be happy. Nie mogę świadomie pójść wbrew Słowu Bożemu i oczekiwać, że będę szczęśliwy. So, I'll repeat the conditions before we take the break. Więc powtórzę jeszcze te warunki, zanim zrobimy przerwę. Supreme love for Christ. Christ first. Chrystus ma być pierwszy. Największa miłość należy do Niego. I am second condition. I am willing to accept rejection. Drugi warunek. Jestem gotowy na to, aby przyjąć odrzucenie. And the third one. A lifelong commitment. I'm not a two-week disciple. I'm a lifelong disciple. Trzeci warunek jest taki, że jest to oddanie na całe życie. Nie mam być takim dwutygodniowym uczniem. And the last one, a true evaluation or a true estimation of the enemy's power. I ostatni warunek to jest prawdziwa, czy tak prawdziwa ocena mocy wroga. I'm expecting questions when we start. Czekam. Would like to continue? And to give you the fifth condition of being a disciple in the Gospel of John. Kontynuujemy z piątym warunkiem uczniostwa w Ewangelii Jana. Chapter 13, please read verses 34 and 35. Ewangelia Jana, 13 rozdział, przeczytamy 34 i 35 wiersz. Actually, please go first to chapter 8, verse 31. A właściwie na początku, rozdział 8, wiersz 31 jednak. Yeah. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego.
Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. So the fifth condition of being a true disciple is to continue in the word of God. Piątym warunkiem uczniostwa jest kontynuowanie, wytrwanie w słowie Bożym. The Lord Jesus says very clearly, if you continue to follow what this book says, you are my true disciple. Pan Jezus mówi to jasno. Jeżeli wytrwacie w tym, co mówi ta księga, będziecie moimi uczniami. We live in times when there is a big pressure on the people of God not to read the Bible. Żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo duża presja na ludziach, żeby nie czytali Słowa Bożego. Heavy programs, busy programs. Programs? Schedules, yes. Zajęty grafik. Not having a discipline in reading the scripture. Brak dyscypliny w czytaniu Słowa Bożego. I don't understand why people read the Bible totally opposite of what they do in normal books. Nie rozumiem, dlaczego ludzie zupełnie inaczej czytają Biblię niż inne księgi, niż inne książki. You see, one day in the beginning, one day in the middle, one day in the end. Czasami na początku czytają, czasami od końca, czasami w środku czytają. This is not how you read normal books at school, isn't it? Tak się nie czyta normalnie książek w szkole czy gdzieś indziej. I just asked two young people recently, how do you read your Bible? Ostatnio zapytałem dwóch młodych ludzi, jak czytacie Biblię? It's like one day in the Old Testament, one day in Psalms. Mówią, jednego dnia przeczytam coś ze Starego Testamentu, drugiego coś z Psalmów. And then they gave me the reason, whatever I feel that day. I potem mówią powód, dlaczego tak robią, a jak tam czuję każdego dnia. And then I ask, this is what you do with your books at school? I mówię im, a tak czytacie też książki, czy tam w szkole, czy gdzieś indziej? And immediately they say, of course no. Nie, tak nie czytamy. Nie czytamy normalnych książek. And then I say, why do you do that with the Bible? Więc dlaczego robicie tak z Biblią? I think that the Bible should be read daily. Uważam, że Biblia powinna być czytana codziennie. And in order. I w jakimś porządku. For example, I recommend young people, please start in the Gospel of Matthew. Na przykład, to co polecam młodym ludziom, zacznijcie od Ewangelii Mateusza. Continue with Mark, with Luke, with John, and so on until you finish the New Testament. I kontynuujcie Ewangelię Marka, Ewangelię Łukasza, Jana i aż skończycie Nowy Testament. First of all, we need to get used with the text of the scripture. Po pierwsze, musimy się przyzwyczaić do tekstu biblijnego, do tekstu Biblii. Of course, sometimes we read something and we will not understand. Oczywiście będą fragmenty, których nie zrozumiemy. It's always like this. I read something, I have questions. Zawsze tak jest, że coś przeczytam i jakieś pytania mi się pojawiają. I get answers to those questions and I continue to read. Uzyskuję odpowiedzi i czytam dalej. But then I have other questions. A potem się pojawiają nowe pytania. And this will happen all my life. I tak przez całe życie się to będzie toczyło. We should not be discouraged about that. Ale nie powinniśmy się tym zniechęcać. I would like to recommend you to read commentaries. Polecam wam czytanie również komentarzy. There are sound commentaries that explain the scripture. Są zdrowe komentarze, które wyjaśniają pismo. If you want, at the end I can recommend you some websites where you can go and find sound commentaries about the books of the Bible. Podejdźcie do mnie potem, to wam polecę kilka stron internetowych, gdzie naprawdę dobre komentarze możecie znaleźć, wyjaśniające pismo. I'm trying to read recently one chapter in a gospel. Ostatnio staram się czytać jeden rozdział z Ewangelii. And then I'll go and read a good commentary about that chapter. A następnie staram się przeczytać komentarz odnośnie tego rozdziału. Because when you start understanding the scripture, ponieważ kiedy zaczniemy rozumieć pismo, you'll fall in love with it. Zakochamy się w nim. You'll want to read it every day. Będziemy chcieli czytać je każdego dnia. And we have a new nature, i mamy tą nową naturę, that wants food, która chce pokarmu. Imagine we will eat once in 3 weeks. We would eat. Wyobraźcie sobie, że będziemy jeść raz na 3 tygodnie. I don't think it will be healthy for our bodies. Chyba to nie będzie zdrowe dla naszego ciała, nie? I asked a young person once, how do you read the Bible? Zapytałem się kiedyś młodej osoby, jak czytasz Biblię? I said, when did you read last time? Kiedy ostatni raz ją czytałeś? A believer.
Wierzący? He said three weeks ago. Powiedział trzy tygodnie temu. That's not a normal way for a healthy spiritual life. To nie jest zdrowy sposób zdrowego duchowego życia. We need to read the scripture every day and to read it in prayer. Musimy czytać Biblię każdego dnia i czytać z modlitwą. Lord Jesus, help me to understand something from what I read. Panie Jezu, pomóż mi zrozumieć to, co czytam. But for sure something will happen to us when we read the scripture. Z pewnością coś w nas się wydarzy, jeżeli będziemy czytali to pismo. We will get cleansed. Będziemy oczyszczeni. Our mind, nasz umysł needs cleaning. Potrzebuje czyszczenia. Our spirit needs cleaning. Nasz duch potrzebuje czyszczenia. And the word of God is a living, powerful quickening. I Słowo Boże jest żywym, pełnym mocy, czymś oczyszczającym. Gives life, yeah? Gives life. Czymś dającym życie. It's the only book in the world that reads you and you don't read it. To jedyna księga, która czyta wam, a nie jest czytana przez nas. And there, it has something unique also. Someone said, you read your Bible for years and you don't know it yet? Ma w sobie też coś wyjątkowego. Ktoś powie, przecież czytasz Biblię od tak wielu lat i cały czas jej jeszcze nie znasz? It has a unique, marvelous feature. Ma coś takiego wyjątkowego, taką wyjątkową cechę w sobie. Probably you read the chapter in the Gospel of John 200 times. Prawdopodobnie przeczytaliście ten rozdział w Ewangelii Jana 200 razy. And you read it again and you see something fresh and new. I czytacie po raz 201 raz i znajdujecie coś nowego, coś świeżego dla was. And then you say, how I didn't see this? This is beautiful. I pytacie siebie, jak ja tego wcześniej nie widziałem, przecież to jest tak oczywiste, tak piękne. But this is the proof that this is a divine book. It's not a normal book. To dowód, że jest to księga natchniona, że jest to księga, że to nie jest zwykła księga. So this will be my encouragement in this condition. Let's read the scripture. Więc zachęcam was, czytajmy pismo. Let's get used to this beautiful book. Przyzwyczajajmy się do tej księgi. Pięknej. A verse in this book probably brought life to us. Prawdopodobnie jeden z wierszy tej księgi przyniósł życie nam. I just heard the testimony. Przed chwilą usłyszałem świadectwo. One sentence. Jedno zdanie. Believe in the Lord Jesus Christ and you'll be saved. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. In 2 hours of wrong teaching. Po 2 godzinach niewłaściwej nauki. That teacher, 2 hours, wrong teaching, but he says a sentence. Believe in the Lord Jesus and you'll be saved. Przez 2 godziny ten kaznodzieja głosił niewłaściwą naukę, a potem powiedział to jedno zdanie. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. And the Spirit of God gives life. I Duch Święty daje życie. And the proof is right here in this room. A dowód jest tutaj, w tym pomieszczeniu. And he's not the only one. I on nie jest jedyny. With all of us happened like that. Ze wszystkimi z nas się to działo w podobny sposób. Something from the Word of God that was brought by the power of the Holy Spirit to our hearts or to our mind. Coś ze Słowa Bożego, co zostało przez Ducha Świętego przyniesione w nasze serce albo w nasz umysł. And this miracle of new birth happened. I ten cud nowego narodzenia się wydarzył. One of my good friends today. Jeden z moich dobrych przyjaciół dzisiaj. Did not know if he's saved or not. Nie wiem, czy jest wierzący, czy jest zbawiony, czy nie. He started to come to the meetings. Zaczął przychodzić na zebrania świętych. Listen to the word of God. Słuchać Słowa Bożego. I met him and he said, I don't know if I'm saved or not. I spotkałem go i zapytał się mnie, nie wiem, czy jestem zbawiony, czy nie. And I asked him, do you believe that Christ died for your sins? I zapytałem się go, czy wierzysz, że Chrystus zmarł za twoje grzechy? Do you believe you're a sinner? Czy wierzysz w to, że jesteś grzesznikiem? He said, yes, I'm a sinner and I believe that Christ died in my place. Powiedział, tak, wierzę w to, że jestem grzesznikiem i wierzę, że Chrystus zmarł w moje miejsce. And then I read a verse to him, John 3:36. Przeczytałem mu wiersz z Ewangelii Jana 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. And then I asked him, what does this verse say if you believe? Zapytałem się go, co ten wiersz mówi, jeśli wierzysz? He looked at me and said, eternal life. Patrzył na mnie, mówi, życie wieczne. I'm not saying that, it's God saying this.
Ja tego nie powiedziałem. Bóg to powiedział. You have eternal life. Masz życie wieczne. And then he looks at me and says, but you see, I am waiting for a special experience. Tak patrzył na mnie i mówi, ale wiesz, ja czekam na jakieś wyjątkowe doświadczenie, doznanie. And I asked him, what do you mean by special? You want to see some thunders, some stars, isn't it? Mówię, a co masz na myśli przez to wyjątkowe doświadczenie? Mówisz, jakieś gwiazdy chcesz zobaczyć, jakieś pioruny, błyskawice? He looked at me and said, yeah, something like this. Tak patrzę, no, coś w tym stylu. I said, you are waiting in vain, it's not gonna happen. I mówię mu, słuchaj, czekasz na marne, to się nie wydarzy. I believe you have light. Wierzę, że masz światło. And you believed that the light. I ty uwierzyłeś w to światło. There are 6 years since we discussed this. Minęło 6 lat, od kiedy przeprowadziliśmy tę rozmowę. And he continues to follow Christ by today. I on trwa w tym naśladowaniu Chrystusa aż do dzisiaj. Sharing the gospel with everyone that he meets. Dzieląc się Ewangelią ze wszystkimi, których spotyka. So we don't need to expect special feelings, stars or other things. To be sure of our salvation. Nie musimy czekać na niezwykłe rzeczy, na jakieś gwiazdy, żeby się wydarzyły w naszym życiu, żeby być pewnymi zbawienia. If God says, if you believe in the Son, you have eternal life. Jeżeli Bóg mówi, jeśli wierzysz w Syna, masz życie wieczne. Then I take God by His word, then I believe Him. Chwytam Boga za słowo i mu wierzę. And when the devil comes and says something else, I reject what he says, because I know the word. I kiedy przychodzi diabeł i mówi mi coś innego, odrzucam jego sugestie, bo znam słowo Boże. I will just want to give you a few reasons and to encourage you why should you no, what should we read the word of God? Podam wam 7 powodów, dlaczego dlaczego my powinniśmy czytać Słowo Boże. Number one, to know more about Christ. Po pierwsze, żeby wiedzieć więcej o Chrystusie. Luke chapter 24. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Verses 25, 26, 27. Wiersze 25, 26, 27. And 44. I 44. If you don't have a pen to write them down, ask please Jonas for the recording. I see he records my mistakes. Jak teraz nie macie przy sobie długopisu, żeby zapisać, poproście potem Jonasza o nagranie. Nagrywa skrzętnie moje wszystkie błędy. Reason number two. Drugi powód. We read the Bible. Czytamy Biblię. To find guidance, the will of God for my life. Odnaleźć prowadzenie, Bożą wolę dla mojego życia. Psalm 119. Psalm 119. Verse 105. Wiersz 105. We should know it by heart. Powinniśmy znać go na pamięć. Should we read it? Czy powinniśmy go przeczytać? Please, let's read it. It's important. 119 verse 105. Psalm 119, wiersz 105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. We live in darkness. Żyjemy w ciemności. Moral darkness. Moral darkness. Moralnej ciemności. So we need the light of the scripture. Więc potrzebujemy tej światłości, tego światła Słowa Bożego. So we can see the path. Żebyśmy widzieli ścieżkę, po której mamy chodzić. Number three. Po trzecie. We need to read the scripture to grow spiritually. Musimy czytać Słowo Boże, żeby wzrastać duchowo. We are here in this room people who were fed when they were babies. Jesteśmy wszyscy tutaj ludźmi, którzy jako dzieci byli karmieni. And then we started to feed ourselves. Potem zaczęliśmy karmić się sami. And this is how we grow physically. I w ten sposób wzrastamy fizycznie. Okay, sometimes too much. Czasami za dużo spożywamy. But spiritually, yes, I was thinking, can you be too fat spiritually? Czy możemy być zbyt grubi duchowo? There is a danger indeed that I read and I don't put in practice. Tak, rzeczywiście jest takie ryzyko, że będę czytał i nie będę tego wprowadzał w życie. I think that's the danger of spiritual obesity, like to be obese. Myślę, że jest to ryzyko duchowej otyłości. Yeah, to have many things in my head. Mieć napchaną głowę wieloma rzeczami. I'm not in that danger, don't worry.
Mam nadzieję, że nie jestem w tym niebezpieczeństwie. But then that needs to come to my feet, so I can do also what I read. Ale ta wiedza z głowy musi przejść do nóg, żebym czynił to, co czytam. Number four. Po czwarte. To learn of our spiritual blessings. Uczyć się, poznawać nasze błogosławieństwa duchowe. Many young people, when I pronounce these words, spiritual blessings, they go like this. Wielu młodych ludzi, kiedy słyszy, kiedy mówię to zdanie, błogosławieństwa duchowe, robi tak. Ephesians chapter 1. Efezjan rozdział 1. From verse 1. Od pierwszego wiersza. To verse 13. Do wiersza 13. If you take verse by verse, you'll be amazed to see how many spiritual blessings we have in Christ. Będziecie zdziwieni, rozmyślając wiersz po wierszu, ile błogosławieństw mamy w Chrystusie. Please read that epistle, it's wonderful. Proszę, przeczytajcie ten list, jest przecudowny. The fifth reason. Po piąte. We read the scripture to get encouragement. Czytamy pismo, żeby zyskać zachętę. Comfort. Pocieszenie. Joy. Radość. Romans 15, verse 4. Rzymian 15, 4. I said the sixth reason before. A szósty powód już powiedziałem. To clean our mind. Żeby oczyścić nasz umysł. When I talk about cleaning, now something funny as a parenthesis. Kiedy mówię o czyszczeniu, taki nawias teraz postawmy. Yeah, I used to teach teenagers. Uczyłem kiedyś nastolatków. And sometimes they had sports before my class. I zdarzało się, że mieli lekcję WF-u przed lekcją ze mną. And then they would come in the class, especially in the summer. I szczególnie latem, kiedy przychodzili do klasy. And I will tell the boys, boys, not girls. They are together, boys and girls. And I will tell the boys, you didn't take a shower again, isn't it? Mówiłem, chłopaki, byli tam chłopaki i dziewczyny, ale mówiłem, chłopaki, znowu nie mieliście prysznicu, prysznica. Yeah, it's something specific for teenage boys. They don't like water. Coś jest szczególnego w młodych chłopcach, że nie lubią wody. But you see, sometimes as believers, we don't like the water of the Scripture. Ale wiecie, co czasami jako wierzący nie lubimy wody Słowa Bożego. So we need this reading to clean our mind. Musimy czytać, żeby oczyścić nasz umysł. And the last seventh reason. I ostatni siódmy powód. Is to learn about future. Jest, żeby dowiadywać się o przyszłości. Yeah, the future of the world, the future of this universe. Is revealed to us. Przyszłość tego świata, przyszłość całego wszechświata jest odsłonięta nam. There is only one prophetic book in the New Testament. Jest tylko jedna prorocka księga w Nowym Testamencie. The Revelation. Księga Objawienia. And this book starts exactly like this. God sent this message so his slaves says there will know what my plans for the future are. I zaczyna się dokładnie w taki sposób. Bóg mówi te słowa, żeby niewolnicy wiedzieli, znali jego plany. It's good. I like how you confirm each other's translations. I appreciate the word, the thing. Yeah. So these are few reasons. They're not the only reasons, but they are few very good reasons where, you know, sometimes it's like, I don't feel like reading. Więc wymieniliśmy kilka powodów, to nie są oczywiście wszystkie, to jest tylko kilka z, dlaczego warto czytać Słowo Boże. Czasami mówimy sobie, nie mam ochoty czytać, nie czuję się dobrze, żebym teraz czytał Boże Słowo. Exactly when I don't feel reading, that's when I have to say, I must read. I właśnie w tych momentach, kiedy mówię, nie czuję się teraz, żeby czytać Słowo Boże, powinniśmy właśnie wtedy powiedzieć, muszę przeczytać Słowo Boże. The sixth condition, John 13. Szósty warunek, Ewangelia uczniostwa, Jana 13 rozdział. 34 and 35. 13 rozdział Ewangelii Jana, wiersze 34 i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. What do you think about this condition? Co myślicie o tym warunku? Is it easy? Łatwe? Is it difficult? A może trudne? He says, I will say that the sixth condition, I will say, a fervent
Fervent? Regularny. Okay, now I know. Burning love one for another. Paląca, for the brethren. Paląca miłość jedni ku drugim, ku braciom, siostrom. Yeah, this is what the Lord says. Now, when you read a verse like this, to mówi Pan. Jeżeli czytamy wiersz jak ten, the one question comes to your mind. Pytanie pojawia się. Do I need to love all the believers? Czy mam kochać, miłować wszystkich wierzących? What do you think? Co myślicie? You know, Sister Maria encourages us and says, yes, all of them. Sister Maria nas zachęca i tam mówi, tak, tak. Yeah, we have in Ephesians chapter 1, I think verse 15, Paul says clearly, your love for all believers. Wiesz, że chyba to jest napisane w liście do Efezjan 1:15, że mamy miłować wszystkich braci wierzących. You know, gorąco jeszcze. Gorąco. You know, some of us are not lovable. Wiecie co, niektórzy z nas nie są łatwi do kochania. They are brothers and sisters. Są bracia i siostry. Who, I would say it, they rub us the other direction. You know, like annoying. Są irytujący, którzy... I like the word irritate. Yes? I irritate him and he irritates me. Ja go irytuję i on mnie irytuje. Example, it's not really happening. Tylko przykład, to tak nie ma miejsca między nami. But you see, we have to the love that the Lord Jesus talks about here is not phileo love. Ta miłość, o której mówi tutaj Pan Jezus, to nie jest miłość phileo. Phileo in Greek means it's a friendship love. Phileo w języku greckim oznacza przyjaźń, miłość przyjacielską między przyjaciółmi. The love that Christ speaks about here in Greek is called agapeo. Ta miłość, o której jest tutaj napisane w Ewangelii Jana, to greckie słowo agapeo, agape. Yeah, this is agapeo. Yeah, this is the love that God loves us with. To miłość, którą Bóg nas kocha. And now this is something important that we need to hold dear. It's a love that loves without finding a reason in that person to be loved. Bardzo ważne, żebyśmy teraz uchwycili, co to oznacza. Jest to miłość, która kocha drugiego bez powodu do kochania. God didn't love me because I'm a nice boy. I am not nice. Bóg nie ukochał mnie dlatego, że jestem miłym, fajnym chłopakiem. Maybe he will fill that condition, but not me. Może Jonasz ten warunek wypełni, ale nie ja. But see, this is how God loves us. He doesn't seek a reason for his love in me. Ale Bóg nie kocha nas w ten sposób. On nie widzi powodu w nas do kochania. The reason for his love is in him. Powód, że on kocha nas, jest w nim. And now he gave us a resource. I dał nam zasób, środek, jakieś środki, tak. A help. Pomoc. Huge help. Potężną pomoc. We have a new nature. Mamy nową naturę. We new desires. Z nowymi pragnieniami. And we have the Holy Spirit. I mamy Ducha Świętego. So I can rise about this thing and love a brother who irritates me sometimes. Więc mogę unieść się ponadto, jak gdyby, i kochać brata, który mnie irytuje czasami. Or maybe many times. Albo właściwie to często. Yeah? So, but I need to allow the Holy Spirit to manifest this love. Ale muszę to everyone. Pozwolić Duchowi Świętemu okazać przeze mnie tą miłość do wszystkich, tak? And this is a very powerful testimony to the world. I to jest potężne świadectwo dla świata. In Romania, probably in Poland was the same during communist time. W Rumunii, prawdopodobnie w Polsce też, podczas czasów komuny. All unbelievers will tell about our parents and our grandparents. You, repenters, this is how they call us in Romania, repenters, you help each other. W Rumunii wszyscy niewierzący mówili o naszych rodzicach, prawdopodobnie w Polsce też. W Rumunii nazywali ich pokutującymi. Wy pomagacie sobie nawzajem. It was a strong message to everyone that the believers
were showing love to another. To była potężna wiadomość dla wszystkich, że wierzący pomagają sobie nawzajem, okazują sobie miłość. In the practical difficult things. W praktycznych, w codziennych trudnych trudnościach. And that was a proof of their life, a proof that they are disciples, and everyone saw it. I to był dowód ich życia, dowód ich miłości, który widzieli wszyscy dookoła. But this is a challenge for us now in the year 2024. Dla nas jest to teraz wyzwanie aktualne w roku 2024. Because there is something really weird when people didn't have much material things, they were not selfish. To jest dziwne, kiedy ludzie nie mieli dużo materialnie, nie byli samolubni. And now they in Western and Eastern Europe, people have many, many things. I teraz w Europie ludzie mają dużo. But they are marked by selfishness. I są nacechowani egoizmem. Egoizmem. Yeah? Everything for me. Wszystko dla mnie. And it's in this society marked by coldness and selfishness. I w tym społeczeństwie nacechowanym samolubstwem i chłodem. We have this opportunity to show love to each other. Mamy okazję, możliwość pokazania miłości jedni drugim. To help each other, to ask the Lord, Lord, open my eyes to see small or big needs of my brothers and sisters. Żeby pomóc drugiemu. Módlmy się, Panie, pokaż mi, otwórz moje oczy, żebym wiedział, jak pomóc w małych albo w dużych potrzebach bratu lub siostrze. And the Lord will give also the joy to do this, because it's a special joy in showing love to the brothers and sisters. A Pan da wyjątkową radość, ponieważ to jest wyjątkowa radość, kiedy możemy pomagać braciom i siostrom. But then to know that joy, I have to do it. Ale żeby poznać tą radość, muszę to robić. We arrived at the last one, last condition in John 15. I dotarliśmy do ostatniego warunku uczniostwa w Ewangelii Jana 15 rozdział. And please read verses 7 and 8. Przeczytamy wiersze 7 i 8. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. So this is the seventh condition. A true disciple of Christ has a life of prayer and communion with God. Siódmy warunek. Prawdziwy uczeń ma życie modlitwy i społeczności z Bogiem. You see, verse 7 says, if you abide in me. Wiersz 7 mówi, jeśli trwać będziecie we mnie. That is, if you obey my word and you are in close fellowship with me. Jeśli będziecie, to znaczy, jeśli będziecie przestrzegać mojego słowa i trwać w tej społeczności ze mną. I will start learning the heart of Christ. Zacznę wtedy uczyć się, poznawać serce Chrystusa. I will start to understand what He desires. Zacznę wtedy rozumieć, jakie są Jego pragnienia. And I will bring His desires in my prayer. I wtedy Jego pragnieniami sam będę się modlił. And you know what's gonna happen? I wiecie, co się wydarzy? My prayers will start to receive answer. Moje modlitwy zaczną otrzymywać odpowiedzi. Let's quickly go to James to see why our prayers are not answered. Otwórzmy na szybko list Jakuba, żeby dowiedzieć się, dlaczego nasze modlitwy pozostają bez odpowiedzi. I don't understand what English people call Jacob James, but this is how it is. So James chapter 4. Right at the beginning of the chapter. Zaraz na początku czwartego rozdziału Jakuba. Verse 3. Trzeci wiersz. Prosicie. Read please 2 and 3. Yeah? So chapter 4, James chapter 4, 2 and 3. Jakuba rozdział czwarty, wiersze drugi i trzeci. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie.
Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. First reason that we don't have answer to our question is that because we don't ask. Pierwszy powód, dlaczego nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze pytania, to jest to, że nie pytamy. So I would like God to work something in my life, but I'm not praying for that. Chcę, żeby Pan Bóg zadziałał w moim życiu, ale nie modlę się o to. I'll give you an example. I know you'll laugh. Dam wam przykład. Jestem pewien, że się rozśmiejecie. Rozśmiejecie? I ask a young brother, do you want to get married? Zapytałem się młodego brata, chcesz się ożenić? He kind of needs to get married. You know, he has a certain age and so on. So I ask him, do you want to get married? Musi się ożenić, no wiek już ma. Więc go zapytałem, czy chcesz się ożenić? He said yes. Mówi tak. And then I said, are you praying for this? Zapytałem się go, modlisz się o to? You know what he said? Wiecie, co powiedział? No. Nie. How do you want to get married if you're not praying for this? Jak masz się ożenić, jeżeli się o to nie modlisz? This is a simple example. Prosty przykład. We want God to do something in our lives. Chcemy, żeby Bóg uczynił coś w naszym życiu. And we're not praying for that. I nie modlimy się o to. So I need to go before God, and someone told me if you ask something for the glory of God, He will give it to you. Więc kiedyś usłyszałem, jeśli przychodzisz przed Boga, prosząc o coś, co jest zgodne z Jego wolą, On to Tobie da. Because the proszę? Dla chwały Bożej. Przepraszam, dla chwały Bożej. And the next reason is you ask, so okay, I'm asking. Drugi powód, kiedy już pytasz. But I don't receive because I ask for me to consume for my lust. Kiedy prosisz i dalej nie otrzymujesz, dlatego że prosisz i chcesz to w ten sposób zaspokoić swoje pragnienia, swoje pożądliwości. Have you ever seen a parent who, you know, the little kids come and they want to get the big knife, the biggest one from the table? Widzieliście kiedyś rodzica, jak dziecko podchodzi i chce wziąć nóż ze stołu, ten największy. It's like, I want this. Chcę ten nóż. Have you seen a parent who said, oh, of course, take the knife. Widzieliście kiedyś rodzica, który powie, o, proszę, weź ten nóż. And sometimes we think that about God. We ask for something that will harm us. Wiecie co, czasami tak jest i z Bogiem. Prosimy o coś, co nas zrani. So I need to check my motives, my reasons. Why do I ask this from God? Więc musimy zbadać nasze motywy, powody, dlaczego Boga proszę o to. Is this to accomplish my selfish desires? Czy jest to po to, żeby zaspokoić moje samolubne pragnienia? Or it's something I have learned in the presence of Christ and now I bring before Him in prayer. Albo jest to coś, czego nauczyłem się w obecności Chrystusa i teraz przynoszę to w modlitwie. It's wonderful when God is answering our prayers. Cudowne jest, kiedy Bóg odpowiada na nasze modlitwy. But that shows we're spending time with Him. Ale to pokazuje, że spędzamy czas z Nim. We are His intimate. We are friends. Jesteśmy bliscy Mu, jesteśmy przyjaciółmi. We talk to Him and He talks to us. My mówimy do Niego, On mówi do nas. And may the Lord Jesus give us this desire to spend time with Him. Niech Pan nam da pragnienie spędzania czasu z Nim. And to learn more about Him. I uczenia się więcej o Nim, dowiadywania się, poznawania Go lepiej. Yeah, the way He thinks. Tego, jak On myśli. What He likes. Tego, co On lubi. What He doesn't like. To, czego nie lubi. And what He would like for our lives to happen. I tego, co On by chciał dla naszego życia, żeby się wydarzyło. And then we go to Him in faith. I wtedy z wiarą będziemy do Niego przychodzić. Because in Hebrews chapter 11, ponieważ wyjście do Hebrajczyków 11, I believe is verse 6. Chyba wiersz 6. Is that first of all I need to believe that God exists. Po pierwsze muszę wierzyć, że Bóg istnieje. And then He rewards the ones who seek Him. I że nagradza tych, którzy Go szukają. So I don't see the Lord Jesus Christ. Nie widzę Chrystusa. Yet. Jeszcze. I will see Him. Zobaczę Go kiedyś. However, I believe that He exists. Ale wierzę, że istnieje. Because of this book. Przez tą księgę. But also because of changed lives. I przez zmienione życia. So I need to go in faith.
Więc muszę przyjść z wiarą. And even if I don't see him, I know he will work for my blessing. I nawet jeśli go nie widzę, wiem, że on będzie współdziałał, czy działał dla mojego błogosławieństwa. And I need to believe that whatever I ask from him in his name, according to his will, he will give me. I muszę wierzyć w to, że o cokolwiek proszę w jego imieniu, zgodnie z jego wolą, on mi da. I'll give you an example at the end. Podam at the end of these conditions. Przykład na koniec tego warunku. We have 25 more minutes. Jeszcze mamy 25 minut. A family goes in a vacation. Jedzie rodzina na wakacje. And the father forgets to book the hotel. I ojciec zapomina zarezerwować hotel. In the United States. So they drive 10 hours, everybody is tired. Więc, a to jest w Stanach Zjednoczonych, więc jadą przez 10 godzin, każdy już zmęczony jest. They go to the reception, a big queue. Przychodzą do recepcji, długa kolejka. And then the father goes, I made a reservation, I'm this and that. Przychodzi ten ojciec do tej recepcji i mówi, mam rezerwację na nazwisko takie i takie. The guy looks in the computer, sorry, your name is not here, I think you forgot to do that. Look at the big queues, we don't have rooms for you. I mówi ten recepcjonista, patrzy, przepraszam, tutaj nie ma pana w systemie. Chyba pan zapomniał zrobić rezerwację. Pan zobaczy na tą kolejkę. Nie ma pokoju. So he goes back to the family. Everybody's hungry. Everybody's, you know, tired. You know how it is. Więc wraca ojciec do rodziny. Każdy już zmęczony, głodny. Wiesz jak to jest. So he has to confess. I forgot to make reservation. Musi wyznać to rodzinie. Wiecie, zapomniałem zrobić rezerwację. He's telling the story. He said they almost wanted to, you know, to kill me. Opowiada potem tą historię. Mówi oni. Chcieli mnie tam zabić. So let's go to the restaurant across the street, let's eat. First let's eat. Więc mówi, pójdźmy najpierw do restauracji, po pierwsze zjedzmy. They eating, everybody is upset, but they eating. Mówi, jedzą, wszyscy są źli, zmęczeni, ale jedzą. And his youngest daughter 5 or 6. Jego najmłodsza córka, 5 lub 6 lat. She says at one point, daddy. W pewnym momencie mówi, tato. Can we pray for this situation? Czy możemy się pomodlić o tą sytuację? He looks at her angry because he didn't believe that until he didn't think about that solution. Popatrzył na nią zły, bo nie pomyślał o tym rozwiązaniu w tym momencie. And he, in his head he says, just be quiet. W swojej głowie powiedział, po prostu już bądź cicho. But then he goes over his pride and they say, okay, let's pray for this. Ale w swojej głowie zwyciężył tą pychę swoją i powiedział tak, pomóżmy się o to. He confesses his weakness and asks the Lord to give them a solution in this situation. Wyznał Bogu swoją słabość i poprosił o rozwiązanie dla tej sytuacji. Prayer just finished. Modlitwa ledwie się skończyła. The receptionist comes straight to them at the restaurant. Recepcjonista podchodzi do nich tam w tej restauracji. And says, sir, something happened. I don't know how to explain. Mówi, proszę pana, coś się wydarzyło. Nie mam pojęcia, jak to można wyjaśnić. We have 2 available rooms. Mamy 2 wolne pokoje. You see, simple things. Proste rzeczy. We should not say, oh, this is too simple for God. Nie powinniśmy mówić, a to jest zbyt prosta rzecz dla Boga. I'm not gonna pray. I'm gonna do it my own strength. Nawet się nie będę modlił, zrobię to w własnych siłach. No, we should go to the with the small things, but also with the big things. Powinniśmy przychodzić do Boga z małymi rzeczami i z dużymi. I would like in the time we still have to look at the tests now. Some of the tests of discipleship. W czasie, który nam pozostał, chcę, żebyśmy spojrzeli na pewien test. Test uczniostwa. So let's go in the Gospel of Luke again. Luke chapter 5. Otwórzmy z powrotem Ewangelię Łukasza, rozdział 5. Luke 5. First 6 verses, we're not going to read them. Pierwsze 6 wierszy, nie będziemy ich czytać. It's the moment when the Lord Jesus is asking Peter to give him the boat. To jest to moment, kiedy Pan Jezus prosi Piotra, żeby dał mu łódź. The Lord Jesus preaches the gospel from the boat. Pan Jezus głosi Ewangelię z łodzi. And then he tells Peter,
Let's go fishing now. A następnie mówi Piotrowi: Piotrze, wypłyńmy na ryby. Peter is after a night of failure. He didn't catch anything. Piotr jest po porażce uprzedniej nocy, niczego nie złowił. But he has the faith and listens to the Lord and they go out. Ale ma wiarę i słucha Pana i wypływa. And at his word he throws the nets and he gets the biggest catch of his life. I na słowo Pana zarzuca sieci i ma największy połów w swoim życiu. I will call this test, the first one, the test in the business life or at the work of place. Więc ten test numer jeden, zatytułowałbym test w życiu biznesowym albo w miejscu pracy. So immediately after Peter got the biggest deal of his life. Natychmiast po tym, jak Piotr miał ubił największy interes życia, the Lord makes the call and says, follow me. Pan Jezus czyni pewne wyzwanie i mówi: idź za mną. You'll be fisher of men. Będziesz rybakiem ludzi. And I think in verse 11, if I'm not wrong, yes. I w wierszu 11. At the end he says, they forsook all and followed him. Są tutaj te słowa pod koniec. Opuścili wszystko i poszli za nim. Imagine the call of Christ would have come before the big catch. Pomyślcie, wyobraźcie sobie sytuację, że to wezwanie Chrystusa jest przed tym wielkim połowem. Peter had no fish in his boat, so basically his business was bankrupt. Piotr nie ma żadnych ryb w łodzi, więc po prostu jego biznes jest bankrutem, o tak. That will be no test. It will be like this, okay? I failed in my business. At least I will follow Jesus. To nie byłby test. Dobra, no nie udał mi się biznes. Przynajmniej pójdę za Chrystusem. No, the call came when he made a lot of money and he had the opportunity to make even more. Nie, test przyszedł w momencie, kiedy Piotr zarobił masę kasy i mógł zarobić jeszcze więcej. But the Lord gave him the grace to say, I'll follow Christ. Ale Pan Jezus, Pan dał mu łaskę, że mógł powiedzieć, pójdę za Chrystusem. The instruction is in this passage is not that a successful Christian should quit his job. To, czego powinniśmy się nauczyć z tego fragmentu, nie jest to nie to, że chrześcijanin odnoszący sukcesy powinien porzucić swój biznes, swoją pracę. No, but the question is this. Does Christ have priority over the success I have in my professional life? Ale pytanie jest takie, czy Chrystus ma priorytet nad sukcesem w moim życiu biznesowym? I know very successful Christians. Znam wielu ludzi, którzy odnieśli sukces, wierzących, who because of that success and because of their job don't come to the weekly meeting. Którzy z powodu tego sukcesu albo z powodu swojej pracy nie przychodzą na cotygodniowe spotkania wierzących. Sometimes they don't even come in the Lord's Day at meeting. Czasami nawet nie przychodzą w dniu Pana na zebrania. Or they are so tired that they sleep. Albo right through. Są tak zmęczeni, że jak przychodzą, to i śpią przez całe spotkanie. This is not allowing Christ to have priority over your professional life. It's your professional life who has captured your energy and your life. To Chrystus nie ma pierwszeństwa nad twoim życiem biznesowym, wręcz na odwrót. To życie biznesowe, życie pracy ma pierwszeństwo nad Chrystusem. I'll read a verse in the Old Testament to illustrate exactly this. Numbers chapter 21. Let's see it together. Przeczytam wiersz ze Starego Testamentu, żeby to zobrazować. Czwarta Księga Mojżeszowa, Księga Liczb, rozdział 21. Chapter? 21. Wiersz 21. Rozdział 21. Numbers 21. Please read the first verse. Pierwszy wiersz 21 rozdziału.
A gdy król Aradu, Kananejczyk, osiadły w Negebie, usłyszał, że Izrael nadciąga drogą od Atarim, ruszył do boju przeciwko Izraelowi i wziął do niewoli jeńców. Do you know what Canaanite means? Czy wiecie, co oznacza słowo Kananejczyk? A merchant or a businessman. Kupiec albo biznesmen. This is just an illustration. To tylko obraz pewien. Yeah, and it says clearly that he took some of them prisoners. I tutaj jest napisane, że wziął niektórych z nich do niewoli. So the job life, the business life can take prisoner a believer. Więc to życie w pracy może wziąć jako jeńca wierzącego. It is with sadness in my heart to say that I know such believers. To sprawia przykrość mojemu sercu, że tak u niektórych wierzących to wygląda. One of them was a close friend of mine. Jeden z nich to był mój bliski przyjaciel. He's an exceptional doctor. Jest wyjątkowym lekarzem. Many times he invited at televisions to give interviews. Wiele razy zapraszano go do telewizji, żeby udzielał wywiadów. Flying all around Europe to instruct other doctors or to save people's life. Podróżuje po całej Europie, nauczając innych lekarzy albo ratując ludzkie życia. But there is a huge difference in between his professional life. Ale jest ogromna różnica między jego życiem zawodowym and his Christian life. I jego życiem chrześcijańskim. He can barely make it to meetings. Only sometimes. Rzadko udaje mu się być na zgromadzeniach. Tylko czasami. Captive. W niewoli. And this is a test for every single one of us. Jest to test dla każdego z nas. That will come if we follow Christ. Przyjdzie ten test, jeśli będziemy iść za Chrystusem. Test number two. Test numer dwa. In the same chapter. W tym samym rozdziale Łukasza 5. We have verse 27. Mamy wiersz 27 i 28. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy tle i rzekł do niego: pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. What test is this? Jaki to test? This is the test to the position one can have in this world. Again. The to test? Jest, please. To jest test tego, jak może ktoś poświęcić swoją pozycję w tym świecie. Tak, muszę to zrozumieć. Okay. Yeah. So Levi had a very high position in the world. Levi miał bardzo wysoką pozycję w tym świecie. He was a publican, a tax collector. Był celnikiem, osobą zbierającą podatki. In that time. A very important person. W tamtych czasach bardzo znacząca osoba. Hired by the Roman Empire. Zatrudniona przez Imperium Rzymskie. Had to collect money from his own nation. Zbierał pieniądze od własnego narodu. So he had protection from the Romans and the money of his people. Miał ochronę od Rzymian i pieniądze od własnego ludu. Not only the money, but the hatred also. Nie tylko pieniądze, ale i nienawiść. But very high in the social world, yeah? Ale bardzo wysoko w tej hierarchii społecznej. Okay, imagine a like someone in the high administrative position in Warsaw, like the mayor or the assistant of the mayor, someone who is really on top. Wyobraźcie sobie kogoś w Polsce na wysokim takim administracyjnym stanowisku, na przykład prezydent Warszawy albo zastępca prezydenta. Yeah, so and the Lord comes and says, follow me. A call to discipleship. I przychodzi Pan i mówi, idź za mną, wezwanie do uczniostwa. And with the call came also the grace, because we see that also Levi left that position and followed Christ. I razem z wezwaniem przychodzi łaska, bo widzimy, że Levi porzucił to wszystko i poszedł za Chrystusem. I understand that not many believers will reach this high social position. Wydaje mi się, że niewielu wierzących osiągnie tak wysoką pozycję w społeczeństwie. But I had also the occasion to know such believers in very high social positions. Ale miałem też okazję poznać wierzących właśnie na takich wysokich stanowiskach. And it's very difficult to give away popularity and power in this world. Jest bardzo ciężko zostawić popularność i
władzę w tym świecie. Important. These believers I met in this high position, social positions, were not happy. Ważne. Wierzący, których spotkałem jako na tych wysokich pozycjach, nie są szczęśliwi. Because to remain there, they had to do quite a lot of compromise. Ponieważ żeby pozostać na takiej wysokiej pozycji, trzeba uczynić dość trochę kompromisów. Yeah, in the political world especially. Szczególnie w tym świecie polityki. Now let's go to the next test. In Luke chapter 9. Następny test, Ewangelia Łukasza 9 rozdział. We are in the same gospel. Jesteśmy cały czas w tej samej Ewangelii. Verses 55. Please read verse first of all, test. This is the third test in verses 55 and 58. So Luke 9, verse 55 and 58. Okay. Yeah? Czyli Łukasza 9, 55 i 58. A on obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. 58. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamę, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. So this is a certain man that said, I will follow him. Yeah? Luke 9. Yeah, okay. To jest fragment, że przyszedł pewien człowiek i mówi: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Tak, to jest wiersz 57. Yeah. So this test, it is a man who volunteers. Yeah. A certain man sent unto the Lord Jesus, I will follow you wherever you go. Jest człowiek, który zgłasza się na chodnika, przychodzi do Pana Jezusa i mówi: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. He volunteered himself to follow the Lord. Jako ochotnik przychodzi dobrowolnie, chce iść za Panem. So probably he saw an good opportunity for a position in this world. Więc prawdopodobnie dostrzegł możliwość, okazję, żeby zyskać jakąś pozycję w tym świecie. Yeah, and the Lord Jesus tells him that the foxes have holes and the birds have nests. A Pan Jezus odpowiada mu, że lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda. But him, the Son of Man, has no place to put his head down. Ale on, Syn Człowieczy, nie ma gdzie by głowę skłonił. We never read of this man coming after the Christ afterwards. Nigdy później nie czytamy o tym człowieku, żeby naśladował Chrystusa. Christ was not received in his time. Chrystus nie został przyjęty w tym czasie. First as a baby in Luke chapter 2 he says when his parents went to the inn. Po pierwsze, zanim Pan Jezus się urodził, to jego rodzice poszli do gospody. It says clearly there was no place for them. I tak jest dokładnie napisane. Lecz nie było dla nich miejsca w gospodzie. That means there was place in that inn, but not for them. To znaczy, że było miejsce w gospodzie, ale nie dla nich. And we know the verse in chapter 1 of John who says he came to his own and his own received him not. W Ewangelii Jana pierwszy rozdział czytamy, że on przyszedł do swojej własności, ale jego własność go nie przyjęła. Most of the houses in Israel on his time were closed for him. Większość domów w Izraelu w tamtym czasie była zamknięta dla niego. So as soon as the Lord Jesus told this man, I am a rejected person. Więc tak jak Pan Jezus powiedział mu, ja jestem osobą odrzuconą. This guy disappeared. Ten człowiek zniknął. The next test is in verses 59 and 60. Następny test, wiersze 59 i 60. So let's read it. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną, a ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. It's again one of those places where we don't really understand. Kolejne miejsca, które są trudne do zrozumienia. Now the Lord is calling him. Pan wzywa go. And he says, it's very important, allow me first to bury my father. I mówi do niego, to jest ważne, pozwól mi najpierw pogrzebać ojca. Is it wrong to take care of your father? Czy to źle zatroszczyć się o swojego ojca? I believe that his father was not dead. Myślę, że on, jego ojciec w tym momencie nie był umarły, że wciąż żył. And basically he said, let me first take care of my father until he dies.
Więc to, co on tutaj mówi, oznacza: pozwól mi najpierw zatroszczyć się o mojego ojca, aż umrze. And then I will follow you. A potem pójdę za tobą. And this is wrong. A to źle. Because you cannot say, let me first to the Lord Jesus Christ. Ponieważ nie możecie powiedzieć, nie możemy najpierw powiedzieć Chrystusowi, pozwól mi najpierw. Look what the answer is in verse 60. Zobaczcie, jaka jest odpowiedź w wierszu 66, wierszu 60. The spiritual dead can bury the physical dead. Niech umarli duchowo grzebią umarłych fizycznie. But only the spiritual alive can follow Christ. Ale tylko duchowo żywi mogą podążać za Chrystusem. Again, the Lord's priority over everything. Znowu, priorytet Pana Jezusa ponad wszystko. And now the next test is in the next verses, that is 61 and 62. Następny test, wiersze 61 i 62. I think this is a difficult one. Myślę, że ten jest super trudny. But let's read first the verses. Najpierw przeczytajmy. Powiedział też inny: pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Again, allow me first just to say goodbye to my family. Znowu, pozwól mi najpierw powiedzieć do widzenia mojej rodzinie. And it's again shocking. The Lord says no. I znowu zadziwiające jest, Pan Jezus mówi nie. Because he has seen something in the heart of this man. Ponieważ on zobaczył coś w sercu tego człowieka. What was it? Co to było? A certain affection or attraction to his family first. Pewne uczucie albo to, że jego rodzina była atrakcyjna dla niego najpierw. And then not to follow Christ. I to było przed tym, żeby nie podążać za Chrystusem. If I say today only to say goodbye. Jeżeli to by chodziło tylko o to, żeby powiedzieć do widzenia. The danger is that in 2 weeks I say, okay, I want to spend the weekend with my family. Niebezpieczeństwo jest takie, że za 2 tygodnie powiem, a chcę spędzić weekend z rodziną. Don't get me wrong. Nie zrozumcie mnie źle. It is normal, wonderful and good to spend time with the family. To jest normalne i dobre, żeby spędzać czas z rodziną. But when it comes about following Christ. Ale kiedy chodzi o naśladowanie Chrystusa, it is not my relationship with my family that comes first. To nie moja relacja z rodziną jest tym, co jest pierwsze. I'll give you an example. Dam wam przykład. I come from a very big family. Pochodzę z wielodzietnej rodziny. My father had come from a family of 11 brothers and sisters. Mój tata pochodzi z rodziny, gdzie było ich 11 rodzeństwa. Every one of them, by the grace of God, is a believer. Some are with the Lord. Dzięki Bożej łasce wszyscy są wierzącymi, niektórzy już u Pana. And most of them had children. I większość z nich miała dzieci. 5, 6, 7, 9. Every summer we will be 20 of us in my grandfather's house. Każdego lata 20 z nas się spotykamy w domu mojego dziadka. Now this is the good part, the wonderful part. To jest ta miła, ta fajna część. The other part, which is not that good. A druga część, która już nie jest taka fajna. I hope this message will not reach them. Mam nadzieję, że to do nich nie dotrze. Is that they are powerful men. Oni są wpływowymi ludźmi. That is, you have to do as we say. Oni mówią, musicie robić tak, jak my mówimy. And I am sure that not only my uncles are powerful men. Myślę, and my father, who is with the Lord now. Myślę, że to nie tylko moi wujkowie, mój ojciec, który teraz jest u Pana, są tymi wpływowymi ludźmi. I know other parents, fathers especially, but not only, who tell the parents, their children, believers, you have to do as I say. Znam wielu wierzących, szczególnie rodziców, ale nie tylko, którzy mówią do swoich dzieci, musisz robić tak, jak ja mówię. Now the problem is that those children are not 5 years old. Problem w tym, że te dzieci nie mają 5 lat. 28. 28. 30. 30. 35. 35. 40. 40. 50. 50.
This is a problem. I to jest problem. If I cannot follow Christ, jeżeli nie mogę iść za Chrystusem, because my uncle, my mom, my dad says, no, no, we have to do this. Ponieważ mój wujek, moja mama, mój tata mówi, nie, nie, musimy zrobić to najpierw. And I go under that authority. I ja wolę pod ich autorytet się ubiąć. Postawić. Is not Christ first. To wtedy Chrystus nie jest pierwszy. Is my family first. To jest moja rodzina pierwsza. And Christ will not allow that. A Chrystus na to nie pozwoli. If I want to be a genuine disciple of Christ. Jeśli chcę być szczerym, prawdziwym uczniem Chrystusa. Yes, I will honor my parents. Tak, będę szanował moich rodziców. I will respect my parents. Będę szanował moich rodziców, respektował ich. But if they come in conflict with the demands of Christ. Ale kiedy ich zdanie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami Chrystusa. With my desire to follow him. Z tym moim pragnieniem podążania za nim. Then I think the scripture is very clear. Myślę, że pismo jest bardzo jasne. I cannot look back. Nie mogę spojrzeć wstecz. I need to follow Christ. Muszę iść za Chrystusem. And sometimes this is really difficult because family and friends are important parts of our lives. I czasami to jest bardzo trudne, ponieważ rodzina i przyjaciele są ważną częścią naszego życia. But you see, we have these examples in the scripture. Ale mamy te przykłady w Biblii. Exact from the normal, natural moments of our lives. Przykłady zwykłych, naturalnych, codziennych momentów, które wydarzają się w naszym życiu. And Christ is very clear. I Chrystus jest bardzo, mówi to w bardzo dobitny sposób. If I want to be fit for the kingdom. Jeśli chcesz pasować do królestwa. That is to show people around that I follow the rejected king. To znaczy, że pokazać ludziom dookoła, tak, ja podążam za odrzuconym królem. He has priority in my life. To on ma priorytet w moim życiu. Allow me please to bring one more thing before us. Pozwólcie mi, że jeszcze jedną, o jednej rzeczy wspomnę. In the same gospel chapter 18. Ta sama Ewangelia, rozdział 18. Chapter 18 is the meeting of the Lord Jesus Christ. Rozdział 18 to jest spotkanie Pana Jezusa. With that young ruler. Z tym młodym, bogatym człowiekiem. Yeah, so it's chapter 18. We're not going to read it, but I'll tell you the passage is from verse 18 to verse 25. Wiersze od 18 do 25. This is another difficult test, is the test of possessions. Nie będziemy teraz tego czytać. Kolejny trudny test. Test material possessions. Własności, proszę? Posiadania. Posiadania, tego co posiadamy. We know what happened here. Wiecie, co tutaj się wydarzyło? This young ruler, very rich man. Ten dostojnik, ten młody człowiek, bardzo bogaty. Comes to the Lord Jesus and what should I do to inherit eternal life? Przychodzi do Pana Jezusa i pyta się go, co mam czynić, żeby odziedziczyć żywot wieczny. Very important detail. He didn't want heaven. Bardzo ważny detal. On tutaj nie chciał nieba. His desire was, I am so rich and I have such a good life. What can I do to live forever where? Here. On mówi, mam taką pozycję, tak dobre życie, i że jego pragnieniem było, nie żeby iść do, żeby mieć niebo, ja chcę dobrze żyć tutaj. And the Lord Jesus says, have you followed the commandments? A Pan Jezus pyta się go, czy przestrzegasz przykazań? And intentionally he gives him the ones who indeed he respected. I rzeczywiście daje mu przykłady takie, które on odpowiada tak, które przestrzegał. But then the test comes and says, ale potem przychodzi test. You have to sell everything. I mówi mu, musisz sprzedać wszystko. You have to pick up your cross and come after me. Musisz wziąć twój krzyż i iść za mną. But then he promises something and you'll have a treasure in heaven. A potem daje obietnicę, a będziesz miał skarb w niebie. This you have to sell everything. Ta część musisz sprzedać wszystko. Was misunderstood over the time by many. Przez wielu na przestrzeni czasu była źle zrozumiana. Basically, the Lord Jesus says it must happen a transaction. Mówiąc prosto, Pan Jezus mówi, musi nastąpić pewien transfer. Right now you are the owner of your riches. Teraz to ty jesteś właścicielem tych bogactw. And you have to transfer all these properties
and change the owner. Ale musisz dokonać pewnej transakcji. Te wszystkie twoje bogactwa muszą zmienić właściciela. You will not be the owner of your material possessions anymore. Już nie ty będziesz właścicielem twojej posiadłości. It's Christ who will be the owner. To Chrystus będzie właścicielem. And you only be a faithful administrator. A ty będziesz tylko wiernym zarządcą. That means you will follow his directions in administrating your material possessions. Oznacza to, będziesz wiernie zarządzał jego tym materialną własnością. Now let me translate for the year 2024. Przetłumaczmy to na rok 2024. What does it mean for me this? Co to oznacza dla mnie? My money is not my money. Moje pieniądze nie są moimi pieniędzmi. Everything that we have, okay, we see, I have the tendency to speak only about me. No, my mam skłonność do mówienia o sobie. Many times we think, my money, my car, my house, my clothes, my. Często mówię ja, moje pieniądze, mój samochód, moje ubrania. We also need to transfer this. Musimy uczynić pewną transakcję. And to start thinking differently. Everything I have is from the Lord. Musimy zacząć myśleć inaczej. Wszystko, co mam, jest od Pana. And I need to administrate as He tells me. A ja muszę zarządzać tym, tak jak On nakazuje. Of course He wants me to enjoy the things He gives me. Oczywiście, że On chce, żebym się cieszył tymi rzeczami, które mi daje. But He's the one who is the owner of this. Ale to On jest właścicielem. And if I administrate the material possessions under His Lordship, jeżeli ja zarządzam tymi dobrami pod jego jakby autorytetem, I will start putting something in heaven. Zacznę odkładać coś w niebie. I will give you an example. Dam wam przykład. There is an extremely rich businessman in Romania. He's orthodox, a faithful orthodox. Jest super obrzydliwie bogaty człowiek w Rumunii. Jest prawosławnym. He makes a lot of people laugh, so he gives a lot of interviews. He's weird, funny, but he's extremely rich. Jest bardzo zabawny, sprawia, że ludzie się śmieją, daje dużo wywiadów. Trochę dziwny, trochę śmieszny. Super bogaty. Yeah, and at one point someone was taking him an interview and he's talking about another rich Romanian person. I kiedyś dawał wywiadu i opowiadał o innym bogatym człowieku, Rumunie. And he says, you know my best friend? And he gives his name. I wiecie co? I opowiadał o tym, znacie mojego przyjaciela i jego imię wymienił. He is so cheap. On jest tak tani. Wow, so greedy. He doesn't give anything to anyone. On jest taki skąpy, on nic nie daje nikomu. And he says, you know what I advised him to do? I wiecie co ja mu doradziłem, żeby zrobił? I said, George, that's his name, George. I mówiłem mu, George, to jego imię, George. You need to transfer your hotels, because you have a network, many properties. You need to transfer your hotels into heaven. Mówię mu, musisz wszystkie hotele, które masz, bo był właścicielem potężnej sieci hoteli, dać do nieba. That means please be generous with people in need around you. To znaczy bądź hojny dla ludzi dookoła ciebie. I don't know if he's born again, but he's a man, this one, who did a lot of good to many, many people. Nie wiem, czy jest nowonarodzony, ale on zrobił, naprawdę ten człowiek, wiele dobrego dla wielu ludzi. I just wanted to illustrate what the Lord says here. Chcę po prostu to zobrazować, co tutaj Pan powiedział. That we will have also this test about our material possessions. My również staniemy przed tym testem o naszym własności, o naszej posiadłości, o naszych dobrach. As soon as we'll transfer this to him and we'll start administrating for him. Jak tylko uczynimy tą transakcję przerzucenia zmienienia właściciela tych rzeczy, które mamy. This promise will be for us also. Ta obietnica, którą tu znajdujemy, będzie również dla nas. That is, we will have an intimate fellowship with him, but also treasure in heaven. Będziemy mieli osobistą relację z nim i skarb w niebie. We have to stop here. Musimy to zatrzymać. There are also rewards for discipleship.
są też nagrody dla uczniostwa. Shortly I will say there are present rewards. Pokrótce powiem, są nagrody teraźniejsze. And there are also future rewards. I są nagrody przyszłe. The one who follows the Lord will have his approval and his intimacy. Ten, kto podąża za Panem, będzie miał jego aprobatę i jego bliskość. Yes. John 12:25-26. Jana 12:25-26. And there will be future rewards also. I będą przyszłe nagrody. We heard a treasure in heaven. Słyszeliśmy skarb w niebie. But something wonderful that I wish for all of us in this room. Coś wspaniałego. Myślę, że coś wspaniałego dla nas wszystkich. We should look forward to the moment when the Lord will tell us this. Powinniśmy oczekiwać tego momentu, kiedy Pan powie nam: Very well done. Good servant. Dobra, bardzo dobrze zrobione. Dobra robota, wierny sługo. Enter into the joy of your master. Wejdź do radości Pana swego. Enter and never go out. Wejdź i nigdy nie wychodź. Let's pray and look for that moment. Módlmy się i czekajmy, patrzmy na ten moment. When our discipleship will be rewarded. Kiedy nasze uczniostwo będzie nagrodzone. And his name be glorified. A jego imię będzie uwielbione. Amen. Amen.